Wąż w kieszeni czy zabawka w garażu? 600 tysięcy złotych. Nie wiem, czy mogę pierdnąć. I ze czwórki nie sprzedajemy, moi drodzy. Dzień dobry, moi drodzy. Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej. Kolejny odcinek w garażu młodego emeryta. Pokazywałem na Instagramie czy na jakichś shortsach remont tego garażu. Dzisiaj będzie o nieruchomościach, o motoryzacji, o zabawkach, o marzeniach. W każdym razie a propos nieruchomości, wyobraźcie sobie, że dom, który kupiłem paręnaście lat temu, a był wybudowany z 40 lat temu, był niespecjalnie dobrze technicznie zbudowany. Kiedy ja robiłem pierwszy remont, ten remont był zrobiony po prostu źle. Dopiero teraz trzecia ekipa do, nie wiem, tutaj 80-90 cm wybrała tak naprawdę wszystko aż do piasku. Nowa jakaś podmurówka, nowa wylewka. W końcu poziomowanie kafelki, więc uważajmy na jakie ekipy trafiamy. Taka w każdym razie moja lekcja, że dwukrotnie coś było źle zrobione, trzeci raz poprawione. Dzisiaj dużo będzie o rękodziele, dużo o marzeniach, o tym jak zmaterializować myśli, jak od swojego jakiegoś planu przejść do tego, żeby ten plan po prostu się urodził i zobaczył światło dzienne. Zanim przejdziemy do zabawek, moi drodzy, to jeszcze nieruchomości. Może inspiracja, może nie, ale brakowało mi przez cały czas tak naprawdę mebla w garażu, ponieważ żona bardzo na poważnie zajęła się w tej chwili od jakichś kilku lat wyposażaniem właśnie wnętrz. W tej chwili remontujemy mieszkania. Może nie ścinków, ale kilka desek wystarczyło, żeby w całkiem fajny mebelek sobie zrobić. Myślę, że dużo, dużo tańsze rozwiązanie niż jakieś specjalistyczne meble, a fajniejsze niż takie zwykłe regały z jakiegoś supermarketu. Także szczęśliwy jestem bardzo. Nie wiem, na ile tutaj jest czysto, nieczysto, ale podświetlane te szafeczki. Naprawdę kawał dobrej roboty żony właśnie i stolarza. Dobre rozwiązanie. Moi drodzy, teraz przechodzimy do meritum i tutaj filmik pisało samo życie, jakieś skrypty sobie przygotowałem, ale z samego serducha wam powiem, co chcę wam powiedzieć. Za nami święto zmarłych. Ja wspominam, moi drodzy, dziadka. Nie wiem, ile macie dzisiaj lat, czy 20, czy 70. Wiem, że osoby w różnym wieku tutaj podglądają troszeczkę to moje życie. Natomiast to życie niestety szybko mija. Chcę wam pokazać, co tak naprawdę oprócz wspomnień, czegoś w sercu i w głowie, zostało po 73 lat życia. Dziadek zresztą niestety zmarł tragicznie w wypadku, ale tego typu rzeczy, jakbyś mógł, proszę, moglibyście zobaczyć je z bliska. Mój dziadek Mietek zrobił, moi drodzy, własnoręcznie. Kurczę, resory, jakieś tutaj przegubiki. Wszystko robione na tokarkach, wszystko zrobione ręcznie i on się tym bawił. Gdzieś w wieku, myślę, 30 paru lat, jak jeszcze w tej branży inżynierskiej pracował, tymi zabawkami bawił się mój ojciec. Na tych zabawkach wychowałem się ja, myślę, że ja zniszczyłem je najbardziej. I tymi zabawkami dzisiaj również bawi się mój syn, który z niedowierzaniem w ogóle patrzy na coś takiego. Niespecjalnie pewnie rozumie te militarne tutaj konteksty. Natomiast zerknijcie sobie, proszę, na kunszt, co robił sobie po godzinach inżynier. I to chyba bez wykształcenia w ogóle jakiegoś specjalnego inżynierskiego. Dzisiaj kolega coś tam sobie też dłubie, próbuje coś dotoczyć, ciężko w Łodzi znaleźć tokarza, który zrobi jakąś tam gałkę do wzmacniacza. Tym się na pewno chciałem pochwalić. To nie są moje umiejętności. Czas się zmienia, człowiek się zmienia. Chcę wam powiedzieć o moich decyzjach. To jest odcinek numer 2, jeśli chodzi o zamianę stajni właśnie z samochodów z BMW na Mercedesy. Minął rok, odkąd kupiłem autko, które zaraz wam pokażę. Myślę, że temat dzisiejszego odcinka to nie jest konkretny ten samochód, bo nie znam się aż tak na silniku, na modelu. Mogę ocenić jedynie, o czym zaraz będziemy mówić, sobie jakieś właściwości jezdne, wygląd, jak w nim się siedzi, czy wygodnie, czy niewygodnie. Bardziej chciałbym dzisiaj wam delikatnie pomóc, zainspirować do tego, kiedy marzenia spełniać, ile warto pieniędzy na nie przeznaczać, czym takie zmaterializowanie marzenia jest. Jako gadżeciarz
Nie byłbym sobą, gdybym moich zabaweczek nie wyjął. Również poproszę o zbliżenie. Tymi zabawkami bawi się mój syn. Takie oto gadżety. Była ta i 8 na kanale, więc myślę, że będą dzisiaj. Lecimy również do firmy Centrum Połysku. Dzisiaj na detailing i na przeklejenie folii. A ja biorę się, moi drodzy, za wywiadzik. Wąż w kieszeni czy zabawka w garażu? To jest, moi drodzy, problem i dylemat, myślę, dzisiaj wielu osób. Marzenia to nie jest tylko motocykl, to nie jest tylko żaglówka, to nie jest tylko nowy ogródek, ale obawiam się, że przede wszystkim pasja to jest czas. Czas, żeby na to marzenie zarobić, ale również czas, żeby z tego marzenia potrafić skorzystać. Znam osoby, które mają 200 samochodów, natomiast żaden ich nie cieszy, z żadnego nie korzystają. Znam osoby, które mają kilka mieszkań, kilka domów, nie tylko w Polsce, niestety nie mają czasu tam jeździć. Ten balans, którego tak naprawdę szukam i przyznaję się do tego, że szukam go każdego dnia. To nie jest tak, że to znalazłem. Nie znam nikogo, kto powiedział, że ja mam wielki życiowy balans. Trzeba tego szukać, ale również poprzez te zabawki, poprzez te trudne, bardzo trudne decyzje po prostu staram się zrobić w tym moim prywatnym życiu parę kroków do przodu. Co myśli człowiek, który ma jakąś nadwyżkę finansową? Sprzedałem w sierpniu, czy tam nie wiem, w lipcu, to ten cały biurowiec, było trochę pieniędzy. Można oczywiście wszystko przykisić, można zainwestować w 53. mieszkanie, można kupić, nie wiem, kilogram złota i zakopać u cioci, prawda, pod gruszką. Natomiast chcę udowodnić tymi moimi dwoma krokami, jakbyś tutaj, Tomek, jeszcze raz zerknął na tego GTK i na tą Gelendę. Postaram się udowodnić poprzez najbliższe, nie wiem, lata, miesiące, że nie tylko nie stracę na tych zabawkach finansowo, ale zyskam coś, czego nie odkupię za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, czyli ogromnej frajdy na tym etapie życia, na którym w tej chwili jestem. Prawdopodobnie za 10, 15, 20 lat przestanie mnie to w ogóle cieszyć, bo dzisiejsi moi koledzy 60-70-letni naprawdę najbardziej cieszą się kawą, wędką, spacerem, niczym. Natomiast jedną nogą się jest młodym, jedną nogą starym, trzeba z tego korzystać. Zarzut, który się pojawia coraz częściej, to oderwanie od rzeczywistości, to jest coś, co będę w tej chwili promował wśród moich widzów, uczestników kursów, spotkań, wielkiej integracji i tak dalej. Właśnie, żeby nie być tak jak rzeczywistość. Żeby zamiast płakać, odrobinę powalczyć o swoje marzenia i zamiast rady dam przykłady. O tych dzisiaj dwóch zabawkach chcę porozmawiać. Zabawka numer jeden. To jest, moi drodzy, takie moje małe trofeum. W wieku 20 chyba 3 lat, w 2000, który to było, 23 lata, 2006 rok, wbiłem się w tą całą Z4, bo o niej w tej chwili myślę. Było to dla mnie ogromne spełnienie marzenia, puenta iluś lat pracy. Ten gadżet przytrafił mi się, moi drodzy, na 40 urodziny i również na 20-lecie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce bez żadnego dnia wolnego. W sumie nie wiedziałem, co to ma być za trofeum. Wiele aut podoba się, czy tam o gustach się nie dyskutuje. Ja miałem do wyboru albo Ferrari, Roma, jeszcze wtedy w miarę dobrej kasie, ale to już było bardzo kosmicznie. I to jest drugi samochód, właśnie to AMG GT, wymyślony chyba w 2014 roku, jak czytałem. To jest egzemplarz z 2019 roku. Z Katowic jeździł ten człowiek, który sobie to kupił w salonie. Bardzo fajnie wyposażona wersja i jeden z najpiękniejszych kształtów samochodowych, jakie w ogóle widziałem. Jeśli możecie jeszcze zajrzeć z tej strony, dla mnie perspektywa jest po prostu zajebista. Myślę, że to jest marzenie, że jeżeli gdzieś człowiek na coś się napali, najara, warto tak działać, żeby to się stało. Gdzie emocje, moi drodzy, a gdzie chłodna kalkulacja? Bo mam ogromny problem z tym do dzisiaj i tego się uczę, żeby troszeczkę tym emocjom pofolgować, żeby zaufać instynktowi. Gdzie straciłem na tej decyzji? Straciłem, moi drodzy, pół roku wcześniej, kiedy można było kupić egzemplarz 100 tysięcy złotych drożej. Ten kosztował niecałe 600 tysięcy złotych. Za chyba 670 można było kupić egzemplarz, który nie miał w ogóle przebiegu. Limitowana edycja
było chyba 500 sztuk na świat. Dużo bardziej jeszcze dobajeżona, z nieco inaczej skonfigurowanym tutaj silnikiem. Był w kieszeni wąż, w głowie była blokada. Okazało się niestety, że zupełnie niepotrzebna. Ten kanał i moje treści, które chcę produkować jeszcze może przez jakiś czas, ma być po to, żeby niektóre osoby przyhamować i powiedzieć: słuchajcie, to jeszcze nie jest ten moment, ale niektórym osobom, zwłaszcza jak ten zegar biologiczny niestety cyka nam coraz szybciej, po prostu sprowokować do tego, żeby zrobić ten kroczek do przodu. To jest mój kolejny kroczek, którym bardzo oficjalnie chcę się pochwalić i jeszcze spróbować wytłumaczyć ekonomicznie zasadność tej decyzji. I ze czwórki nie sprzedajemy, moi drodzy, żeby była jasność, ze czwórka w tej chwili jest, coś tam poszło nie tak z dachem elektrycznym, dach elektryczny jest naprawiany, ale to autko, to również tłumaczę mojemu synowi, że jak będzie grzeczny, będzie się dobrze uczył, będzie pracował, być może zostanie w rodzinie. I od razu ekonomicznie chcę wam powiedzieć, wyszedł teraz AMG GT nowy, można zerknąć sobie, bo są prezentacje tego modelu, mi się podoba dużo mniej. Jest dwukrotnie droższy niż 600 tysięcy złotych, bo za taką wersję zapłaci się 1 200 000 albo nawet więcej. Jest być może bardziej nadmuchany. Ma więcej tych zobaczcie jeszcze, jak fajnie wygląda to w środku, jak surowo. Ten nowy Gietek ma więcej tych tutaj, jak to się nazywają, te laptopy, te smartfony, tych ekraników. W ogóle mnie to nie specjalnie podnieca. Z tyłu i tak nie ma miejsca, więc na jasną cholerę tam zrobili te dwa foteliki. To auto i tak jest ogromne jak na go-kart, więc po co jeszcze dodatkowe 20 cm? No i znowu taka jakaś oszczędność, na jasną cholerę dopłacać 600 tysięcy złotych, czekać 6 miesięcy, żeby tak naprawdę mieć jakiś drobny symbol. Dla mnie połączenie klasyki, sportu, ciężko chyba w przypadku tego samochodu mówić o jakiejś specjalnej skromności, ale myślę, że no, Ferrarkom gratuluję, wszystkim właścicielom Ferrari, żółtych Lamborghini, najeździłem się tymi autami w Dubaju wielokrotnie. Takiej radości z posiadania, takiej radości z jazdy do tej pory żaden samochód mi po prostu nie sprawił. Nawet nie nagrywałem tego filmu wcześniej, bo przez kilka miesięcy nie dostrzegałem tego, jak to auto jeździ w górach, na zakrętach, jak jeździ na torze, jak jeździ na gdzieś tam autostradzie, gdzie te przyspieszenia czuć, gdzie czuć, moi drodzy, coś, czego niestety w BMW-kach nie miałem. Nie wiem, czy mogę pierdnąć. Tutaj tego nie słychać, ale ten pomruk wydechu po prostu przy odpuszczeniu później jest po prostu zajefajny. A propos emocji. Co my tu mamy, moi drodzy, w punktach? 53. mieszkanie czy zabawka? Był taki Sławek teraz w Bieszczadach, też z fajnym samochodem przyjechał, prowadzi firmę transportową, mówi: Kuba, ja nie mam żadnej korzyści ze 120 tira. Jaką korzyść dzisiaj ma człowiek lat 40, 50, 60 z kolejnego tak naprawdę, z kolejnego zarobionego miliona, jeżeli takie pieniądze zarabia? Tutaj, jeżeli potrafię z tego korzystać, a o tym będzie później, myślę, że było to po prostu warte swoich pieniędzy. Finansowanie. A ile ma koni, bo tu jeszcze część osób może pytać. Koni ma, moi drodzy, chyba 470 coś. Najprostszy silnik tych oznaczenia są SC czy nawet GTR. To jest wersja najprostsza, bardzo fajnie wyposażona w środku, tak jak chciałem. Kolor szary, oklejony, tę folię będziemy prawdopodobnie wymieniać. Natomiast ten silnik jest na tyle tutaj łatwy do skonfigurowania, że myślę, że spokojnie te 50 czy 100 koni zrobimy, bo to już mamy ustalone na współpracy, będzie na pewno fajniej. Zasada jeszcze dla was, dla przedsiębiorców, jak szukać motywacji, ano materializować myśli, materializować swoje plany, sprawdzać, czy się udało. To jest dla mnie, tak samo jak jacht kupiony, ten motorowy z 4 lata temu, jakieś potwierdzenie, że jak jest gorszy dzień, jak trzeba zapłacić duży podatek, jak są jakieś inwestycje, jak jest trudniejszy okres, wiem tak naprawdę, czeka na mnie jakiś koń w stajni,
który po prostu puści do mnie oczko lewym reflektorem. Finansowanie. Za bańkę 200 ja na swoim etapie, czy za półtorej bańki auto bym na pewno nie kupił. Za gotówkę tego samochodu na pewno bym nie kupił. Co mi pomaga? Myślę, że trzy rzeczy. Po pierwsze, tych samochodów nie przybędzie. Te samochody są po prostu w jakiś sposób kultowe, unikatowe i myślę, że wartość tego samochodu na poziomie przy takim przebiegu 20 kilku tysięcy złotych, około 500 000 złotych już po spłaceniu, wykupieniu z leasingu, będzie zawsze, będzie to można gdzieś tam za granicę popchnąć bez podatków albo po prostu zostawić jako takie małe mercedesowe dzieło sztuki. Druga sprawa to jest inflacja, moi drodzy. Ten samochód w 2015 roku, nówka sztuka, kosztował w salonie około 600 tysięcy złotych. Czterolatek dzisiaj, czy lada chwila pięciolatek, będzie kosztował podobną wartość, może 500-550 tysięcy złotych brutto. Prawdopodobnie niespecjalnie będzie tracił na wartości. I trzecia rzecz to jest leasing i to leasing w euro. Bardzo, myślę, korzystna w ogóle ta konfiguracja samego leasingu. Jedyny ból taki tyłka i to myślę, że odpiszcie w komentarzach, czy się zgadzacie, czy nie. Dlaczego nie możemy sobie odpisywać całej raty w koszty? I to mówię nawet po tych starych zasadach, żeby to był cały dochód, połowę VAT-u tylko do kwoty 150 tysięcy złotych. Jest na to mały wymyk, natomiast jest to, uważam, nie fair, że jest to środek transportu, jest to aktywo firmowe w połowie, bo tak przecież w przepisach jest. Dlaczego jest to ograniczenie 150 tysięcy? Dla mnie jest to mega nie fair, ale na szczęście jest ciocia inflacja, która bardzo nam pomaga. Jest jeszcze coś takiego, że te produkty niestety są coraz droższe, coraz mniej dostępne, więc finansowo niespecjalnie się przejmuję. Myślę, że mądry wydatek czy głupia, przepraszam, głupi wydatek czy mądra inwestycja, myślę, że dość mądry wydatek. Tak bym to podsumował, takich rzeczy bym Wam po prostu życzył, podobnie jak z GS-em zresztą, który stoi już piąty czy szósty rok u mnie, który dzisiaj jestem w stanie ten motocykl sprzedać w podobnych pieniądzach niż kupiłem go parę lat temu. Nie opłaca się, ale warto, to stwierdzenie doskonale znacie, być może niektórym marzycielom się przyda, którzy są w przededniu swojej decyzji. Fajną rzecz, którą dzięki Facebookowi poznałem, przeczytałem dosłownie, pisząc ten scenariusz, niechcący mi się to nagle pojawiło. Ryzykuj. Jak się uda, będziesz szczęśliwy. Jak wiecie, z marzeniami bywa różnie. Kiedyś, jak odbierałem tą Zetkę nową z garażu, wiedziałem już po wyjechaniu z salonu, że to nie jest auto dla mnie. Podobnie tutaj po odbiorze. Lekkie przerażenie, zupełnie inna jak gdyby formuła, zupełnie inna marka. Cena no też zatrważająca dla inwestora w nieruchomości. Kiedyś można było kupić za to kilka kawalerek, dzisiaj jest to używany, zupełnie niepraktyczny samochód. I małe rozczarowania właśnie na początku, czy dobra decyzja, czy nie. Pierwszy wyjazd do Sopotu z żoną, gdzie to auto jest oczywiście bardzo szybkie, bardzo fajne, zrywne i tak dalej, natomiast cholernie niewygodne. Twarde, głośne, zero niestety miejsca w bagażniku. Jak już tak sobie oceniamy auto, chociaż myślę, że za dużo tych aut niestety już do zakupu na rynku nie będzie, ale zobaczcie proszę, jak głupia to decyzja, żeby kupować samochodu, który tak naprawdę ma miejsce na jakieś czapsy do jeżdżenia na koniach i okulary. I tu więcej się nie mieści niż jedna walizka. Plus, a silnik, zobacz, zajrzyjmy. Mamy taki ofowy filmik. Dzisiaj żadnej wiedzy nie ma. Jezu, jakie to piękne. I też bardzo do wszystkich właścicieli apel samochodów. Środek na cholerne kuny. Koledze tutaj na naszym podwórku zresztą X5, którą wziął, wżarły kuny całe tutaj, prawda, pod maską. Więc kuny, zapraszam. Tutaj nie będzie wygodnie. I co się okazało? Mija, słuchajcie, parę miesięcy, człowiek się z tym zaprzyjaźnia, człowiek do tego się przyzwyczaja. Czuje, że po prostu zrobił dobry
interes, nie tylko prywatnie, że fajnie, bo ładne się można przejechać, ale po prostu jakaś luka została na pewno zagospodarowana. Myślę, że fantastyczny podarek od życia, od losu na 20-lecie firmy, na 40-lecie życia. Środek transportu czy komunikacji? No oczywiście starsze tutaj członkowie rodziny, po co, na co i tak dalej. No, jeździć można tramwajem, można jeździć Uberem, ja dużo chodzę pieszo, jeździć rowerem, ale tego typu kształty, jak nawet, przepraszam, nie patrzę w kamerę, bo się odrobinę nawet jeszcze zachwycam samym kształtem. Materializacja marzeń, ogromna frajda z posiadania, frajda z jazdy, cieszy oko, ucho, nos i ręce, tylko nie cieszy tyłka, bo jest niestety bardzo niewygodnie. Paradoksalnie, nieduże spalanie, około 13-14 litrów przy dość takiej agresywnawej, bym powiedział, jeździe, ale nie szybkiej na autostradzie, także całkiem fajnie, bardzo aerodynamiczne kształty, zero bagażnika, niewygodny w środku, mały zbiornik paliwa, twardy, długa maska, problem z parkowaniem, głośny jak cholera, żona nie lubi, a ja kocham i tak to już mamy. Czy kupować, czy nie? Dzisiaj jestem mądrzejszy, tu mógł być dużo lepszy samochód, ale dałem ciała, więc ten jak gdyby, to też ciekawostka chcę wam powiedzieć a propos Igelendy i tego takiego auta, że te auta znikają. Wszelkie próby jakieś negocjacji, czekania, pytania, czy można, kończyły się tak, że wie pan co, proszę już nie przyjeżdżać, bo to jest sprzedane, więc to też jest być może, nie wiem na ile to jest ważna lekcja, czy nieważna, ale są samochody, które stoją w salonie, nikt ich nie chce kupić, są takie samochody, które znikają i żeby go kupić trzeba po prostu zapłacić więcej niż cena wyjściowa. Tak było w przypadku Galendy, ale tę historię wam opowiem. Kupować, jeżeli cię na coś stać. Jeżeli coś ma ci służyć, jeżeli będziesz się z tego cieszył, jeżeli będziesz z tego korzystał, jeżeli masz kupować to dla siebie, a nie dla innych. Myślę, że to jest również ważna rzecz, żeby przez dłuższy moment coś cieszyło. Jeżeli dla innych, to pewnie lepiej sobie coś takiego wypożyczyć, tak jak z chłopakami wzięliśmy te Lamborghini, Ferrari, jakieś wielkie jachty w Dubaju, no bo ja nie potrzebuję wielkiego jachtu na co dzień. Natomiast taką pstryczkę, po prostu pszczółkę szarą, myślę, że warto dla jakiejś tutaj, jak na rower, no, dwa, trzy razy w tygodniu warto się czymś takim po prostu przejechać. I strach przed wydawaniem pieniędzy. Dużo jednak lekcji jest dzisiaj. Strach przed wydawaniem, moi drodzy, kasy. Chcę wszystkim osobom, które ciężko pracują, ciężko oszczędzają, inwestują swoje pieniądze, powiedzieć, że nasze wnuki, nasze dzieci nie będą miały takich wielkich dylematów. Po prostu pójdą do sklepu, pójdą do salonu i coś kupią. Więc pytanie teraz też o nieruchomości, że się zmieniamy, zmienia się społeczeństwo, no zmienia się. Nie, społeczeństwo będzie takie, że będzie chciało po prostu żyć z dnia na dzień. Ja mam coraz mniejsze wyrzuty sumienia, będę to powtarzał, zaczynam żyć na koszt moich spadkobierców. Najwyżej dostaną dwie kawalerki mniej, a dziadek będzie sobie szczęśliwy, z babcią jeździł po Toskanii antykiem już wtedy. Mobilizacja do działania na koniec, moi drodzy, i zarabiania do młodych ludzi, że się da, że można, że zaczynałem od zabawek z dziadkiem. Od dziadka zresztą dostałem nie tylko, moi drodzy, to też zajebista, jak gdyby teraz to mi przyszło do głowy, nie tylko te dwa samochody, ale również malucha, Bisa, dzięki któremu zaczęła się cała moja biznesowa historia z językiem angielskim, którego zresztą zapomniałem i się uczę. Etap korzystania z życia, warto tego etapu nie przeoczyć. Ocenianie po okładce, to tak, moi drodzy, jeszcze wróćmy na ziemię. Niestety też była to jakaś odpowiedź ze strony na jakieś tutaj zarzuty wielu kolegów, czy tego, taki on mądry, tyle wszystkiego ma, a jeździ autem 20-letnim, więc 20-letnie auto musi być, ale jakaś tam wizytówka również. Niestety ocenia się ludzi po okładce, po ubiorze. My wychodzimy w tej chwili troszeczkę bardziej na świat z tym materiałem, troszeczkę bardziej do ludzi, troszeczkę zmieniam albo i bardzo narrację w tym 2024 roku, więc nie chcę być Uberem. Jeżeli gdzieś miałbym być jakimś zwierzęciem, to na pewno bieszczadzkim wilkiem. Jak miałbym być jakimś autem weekendowym, sportowym, byłbym nie Ferrari, nie Alfa Romeo, nie kurczę Lamborghini, ale bym był właśnie takim 4- czy 5-letnim, w miarę zadbanym samochodem. Tak się może czuję.
Stary, ale jary, mały, ale wariat. Puenta dzisiejszego odcinka. Za sekundkę ujęcia z toru, bo to auto żeśmy testowali zresztą z panem tutaj Tomkiem, operatorem, kilkanaście dni temu. Za chwilę zobaczycie ujęcia. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. To nie był odcinek dla mnie łatwy, dlatego że po pierwsze niełatwa decyzja, trudna decyzja, wybronienie teraz tego, czy to było warte, czy nie warte, hejt, który się poleje, że jeszcze mu mało, bo z pierwsze dał jedno auto, kupił drugie, czy odwrotnie, więc okej. Natomiast prowadzę tego wideobloga najszczerzej, jak potrafię. Taki element w moim życiu zaistniał, taka zabawka. Jest bardzo dużo pozytywnych reakcji gdzieś na stacjach benzynowych, jak się zatrzymujecie, więc myślę, że tragedia to też do końca nie jest. Myślę, że dobry wybór. Dajcie proszę znaka, co sądzicie nie tylko o AMG GT, ale o materializowaniu swoich marzeń, nawet jeżeli nie można ich wrzucić w koszty. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia za chwilę na torze. Cześć, cześć.